Witamy ze stadionu, na którym za moment rozpocznie się spotkanie od dawna zakreślone czerwonym flamastrem w kalendarzu każdego kibica. Przed nami wielki finał pucharu. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność skomentować to spotkanie w towarzystwie Jacka Laskowskiego. To, co już, Jacku, wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Na pewno znasz, Tomku, przewidywania ekspertów co do faworyta dzisiejszego pojedynku, jednak nie przewidują one znaczenia towarzyszącego tu czynnika stresu. Presja na faworytach może im pętać nogi i doprowadzić do zupełnie innego finiszu niż ten, który uchodzi za bardziej prawdopodobny. Dlatego nie dzieliłbym skóry na niedźwiedziu, po prostu skupmy się na wydarzeniach boiskowych. O tym bowiem, kto zgarnie puchar, ostatecznie zdecyduje boisko, a nie prognozy i wróżenie z pustki. Jacku, ta ekipa lubi przycisnąć rywala już na jego połowie. I takiej gry wysokim pressingiem spodziewałbym się także dziś. Na pewno będzie to wymagało zaangażowania i koncentracji od początku do końca. Ale jeśli nie odpuszczą, o gole powinno im być stosunkowo łatwo. Ważne natomiast, żeby dokładnie kryli rywali, bo z tak agresywną grą każdy błąd będzie kosztowny. Widzimy teraz skład drugiego zespołu. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola, spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Dosyć gadania, zaczynamy grę. Sunie skrzydłem z piłką, przed sobą ma sporo wolnej przestrzeni. Ciekawe minięcie teraz, dalej, uwaga! Spokojnie, grają piłką, szukają okazji do zagrania w pole karne. I mamy gola! Nie, jednak spalony. Sygnalizuje nam to podniesiona chorągiewka. Słuszna decyzja, choć przewinienie nie było bardzo wyraźne. Cóż, szkoda tej akcji. Są coraz wyżej z piłką. Jak to rozegrają? Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. I mamy teraz dobrą centrę na dalszy słupek. Tak! Gol! Mamy otwarcie wyniku w tym finale! No, teraz nam się tutaj dopiero zrobi mecz. Myślę, że możemy spodziewać się kolejnych bramek. Widzimy w powtórce, że świetna była to wrzutka. No i piłka skozłowała jeszcze tuż przed strzałem, co dodatkowo zmyliło bramkarza. Dobry pomysł i świetne wykonanie. No to mamy 1-0. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu.
przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. No i po akcji mamy sygnalizację spalonego. Naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje przy piłce. Arbiter nie wahał się ani chwili, odgwizdał przewinienie. Nie, nie tak, źle to teraz wybija, wciąż może coś z tego być. Faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu, będzie okazja dla rywali. Ależ teraz fatalnie z tego rzutu wolnego. Cóż, pora chyba wrócić do intensywnych treningów. Aj, no nie wyglądało to za dobrze. Sędzia może tutaj sięgnąć od razu po czerwoną kartkę. Sędzia pokazuje zawodnikowi czerwoną kartkę. Co sobie teraz myślą jego koledzy, pozostaje ich słodką tajemnicą. Z pewnością przed nimi ciężkie zadanie. Gdy się przegrywa, a na dodatek gra się w osłabieniu, trudno myśleć o korzystnym wyniku. Ale kto wie, może to ich dodatkowo zmobilizuje i jeszcze powalczą. Futbol widział nie takie rzeczy. Rywal podchodzi coraz bliżej, a oni tylko się przyglądają. Nie popisał się obrońca, łatwo dał się minąć. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy, powtórek tego strzału raczej nie będzie po karierze z dumą puszczać swoim wnukom. Odważna próba z dystansu, dobra siła, ale zabrakło koncentracji. Niby prosto zagranie, a traci i musi uważać. Tak, bramka! Odskakują tym golem, to już dwie bramki prowadzenia. No to szanse na końcowy sukces są naprawdę bardzo realne. Warto obejrzeć sobie powtórkę gola, bo jest na co patrzeć. Dośrodkowanie w punkt, dokładnie tam, gdzie trzeba. Potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęcie. No to mamy 2-0. Strata piłki teraz. Podchodzą pod pole karne. Na pewno na tym nie poprzestaną. Teraz bardzo ciekawa centra na dalszy słupek. Niestety dla nich akcja spełzła teraz na niczym. Ma tu trochę miejsca na wrzutkę. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Jeszcze 3 minuty, tyle arbiter doliczył. Łatwy strzał, niewielkie wyzwanie dla bramkarza.
I sędzia kończy teraz tę pierwszą odsłonę gry. Kibice ekipy gospodarzy głośno dają wyraz swojemu niezadowoleniu. Chyba zwłaszcza z tej czerwonej kartki. No tak, Tomku, ale pretensje powinni kierować do swojej drużyny. Złość na pewno zrozumiała, bo ciężko będzie to odrobić. Tyle, że co sędzia ma zrobić w takiej sytuacji? Musi sięgnąć po kartonik. Słuszna decyzja. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. No to teraz strzał z gatunku do zapomnienia, Jacku. Tak, można było tu uderzyć lepiej albo choćby to rozegrać. Strata, przejmują piłkę rywale. Holuje piłkę, widać, że czuje się z nią pewnie. Zablokowany ten strzał. O, dobrze, teraz adresowana piłka nad głowami obrońców. Strata, muszą uważać. Jest podanie, jak to się rozwinie? Ależ okazja teraz! Tak! Mamy bramkę! No naprawdę, ten wolej zasługuje na brawa! Dzięki powtórce mamy okazję jeszcze raz podziwiać tę akcję. Naprawdę dobre dośrodkowanie. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Świetne teraz zachowanie, znowu są przy piłce. Dali mu miejsce, może stąd dośrodkować. Dobre teraz zachowanie w obronie, wybijają to dośrodkowanie. Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale z woleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył, soczyście, kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Teraz strzał z dystansu! Aj, ależ teraz było blisko! Ładnie huknął. Tak, to niewiele tutaj zabrakło, kilka centymetrów i mielibyśmy naprawdę efektowną bramkę z dystansu. Dobrze odczytali zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję. Dobra interwencja teraz. A wydawało się, że ta akcja może przynieść gola. Ale sam strzał raczej niegroźny i w efekcie piłka bezpiecznie odpoczywa w bramkarskich rękawicach. Doskok do rywala i po akcji. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Ma sporo miejsca, by dośrodkować. Wysoki pressing, ale zespół sam się o niego prosi.
Piłka krąży jak po sznurku, w poszukiwaniu jakiejś luki w defensywie. Ależ teraz pięknie zagrana piłka, popatrzmy. Co za interwencja! Odbita piłka, nie ma bramki. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Proszę tylko spojrzeć na tę radość. Biegali, walczyli, aż wywalczyli. Niektórzy zbyt zmęczeni, by skakać z kolegami, czują w nogach te wszystkie mecze. Spójrzmy teraz na te uśmiechy. Posłuchajmy, jak wiwatują kibice. Całkowicie zasłużona radość. Cieszą się razem z rezerwowymi, ze sztabem trenerskim. Ten moment zapamiętają na długo. Podium już ustawione. Ustawieni też piłkarze w kolejce do wejścia. Widzicie Państwo, przestępują z nogi na nogę, pozdrawiają kibiców. Nie mogą się doczekać chwili, o której marzą wszyscy uczestnicy każdych rozgrywek. Już stają w półkolu wokół pucharu. Już kapitan szykuje się do wzniesienia trofeum w tym triumfalnym geście, który wszyscy kibice tak dobrze znają. Jeszcze chwila i tak, tak, eksplozja radości na stadionie. Konfetti, błyskają flesze, kamerzyści starają się znaleźć jak najlepsze ujęcie. A oni skaczą, cieszą się, śpiewają. I to samo dzieje się na trybunach. Spójrzmy! Ależ to jest widok, Jacku. Biegną teraz z trofeum, by pokazać je swoim fanom. Tak, no na pewno bez kibiców tego triumfu by nie było. To dla nich grali, to oni ich wspierali także w najtrudniejszych momentach i teraz chcą im w ten sposób podziękować. To piękny gest i naprawdę piękne chwile, ta wspólna radość. Proszę tylko spojrzeć. I przyszła pora na zdjęcie z trofeum. Pamiątka na całe życie, Jacek. Trudno im się teraz skupić w tym szale radości, ale za dekadę czy dwie powieszą je sobie nad kominkiem i będą czule tę chwilę wspominać.